Pokój Marii Timofiejewny był dwa razy większy od tego, w którym mieszkał jej brat. Umeblowany był tak samo, lecz stół przed kanapką nakryty był wzorzystą wystawną serwetą. Na stole paliła się lampa. Na podłodze leżał piękny dywan. Łóżko było odgrodzone długiem, zielonym przepierzeniem. Oprócz prostych mebli ciosanych stał przy stole szeroki, wygodny fotel, na którym jednak Maria Timofiejewna nie siadała nigdy. W rogu, tak samo jak w dawnym mieszkaniu, paliła się lampka przed obrazem, na stole zaś rozłożone były te same nieodłączne utensylia talia kart, lusterko, książka do nabożeństwa, a nawet bułeczka. Jako rzecz nowa, zjawiły się dwie książeczki z kolorowymi obrazkami. Jedna z nich zawierała opisy podróży, przeznaczone dla młodzieży, Druga zaś zbiorek lekkich, pouczających, głównie rycerskich powiastek przeznaczonych na gwiazdkę i dla instytutek. Był oprócz tego album z fotografiami. Maria Timofiejewna widocznie oczekiwała gościa, jak to mówił kapitan. Lecz w chwili, gdy wchodził, Stawrogin spała na kanapce z głową na perkalikowej poduszeczce. Gość cichutko zamknął za sobą drzwi i nie ruszając się od progu zaczął przyglądać się śpiącej. Kapitan przesadzał, mówiąc, że siostra jego pomyślała o odpowiedniej toalecie. Była w tej samej ciemnej sukience, w której widziano ją w tamtą niedzielę u Barbary Piotrowny. Włosy jej były tak samo związane w drobną kukiełkę z tyłu głowy, tak samo obnażona była długa i sucha szyja. Czarny szalik, podarowany przez Barbarę Piotrowną, leżał na kanapce starannie złożony. Była jak zawsze wybielona i ukarminowana. Stawrogin nie zdążył się przyjrzeć, gdy obudziła się, poczuwszy widocznie jego wzrok. Otwarła oczy i wyprostowała się. Widocznie jednak widok jej silnie podziałał na gościa. Stał wciąż nieruchomo przy drzwiach, wpatrując się w nią przenikliwym wzrokiem. Może spojrzenie to było zbyt surowe, może zdradziło ono pewien wstręt lub nawet złośliwe zadowolenie z jej przestrachu. A może tylko tak wydawało się Marii Timofiewnie, pod wpływem snu. Dość, że po chwili oczekiwania na twarzy nieszczęśliwej kobiety odbiło się straszne przerażenie. Przebiegł ją dreszcze. Podniosła ręce i zaczęła potrząsać nimi. Wreszcie rozpłakała się zupełnie jak przestraszone dziecko. Jeszcze chwila, a zaczęłaby krzyczeć. Ale gość opamiętał się, zmienił natychmiast wyraz twarzy, podszedł do stołu z uprzejmym i łagodnym uśmiechem i odezwał się. Przepraszam, przestraszyłem panią Mario Timosiejew na swym nieoczekiwanym wejściem. Wyciągnął do niej rękę. Dźwięk łagodnych słów nie pozostał bez wrażenia. Przestrach rozwiał się, a jednak patrzyła na niego wciąż niepewnym wzrokiem, starając się coś zrozumieć. Witaj mi, książe, szepnęła. Wciąż się uśmiechał do niej dobrotliwie, uprzejmie. Pewnie coś przykrego panie się śniło. A skąd ci książę wiadomo, że śniło mi się tamto? Znów zaczęła drżeć. Osunęła się na kanapę, wyciągając ręce, jak gdyby do obrony, i bliska była już płaczu. Niech się pani uspokoi, przekonywał ją Stawrogin. Czego pani się boi? Czyż pani mnie nie poznaje? Długo nie mógł jej uspokoić. Wpatrywała się z jakąś ciężką myślą w głowie, wciąż siląc się coś ogarnąć mózgiem. Spuszczała na chwilę oczy, aby znów objąć go szybkim, pytającym spojrzeniem. Wreszcie nie tyle uspokoiła się, ile była już zdecydowana. Odezwała się głosem stanowczym, jak gdyby widząc przed sobą wyraźny cel. — Niech książe siadał koło mnie, abym mogła potem przypatrzeć się z bliska. A teraz nie będę patrzeć, spuszczę oczy. I książę niech nie patrzy na mnie, póki nie poproszę. Proszę siadać. Powtórzyła niecierpliwie. Jakieś nowe wrażenie ogarnęło ją coraz mocniej. Stawrogin usiadł i czekał. Milczenie trwało dość długo. Wreszcie odezwała się z pewną pogarną w głosie. Dziwi mnie to wszystko. Pewno, że mam złe sny. Ale po cóż książę przyźnił mi się w takiej postaci? Dajmy spokój snom, niecierpliwie odpowiedział Stawrogin, odwracając się ku niej wbrew jej prośbie, i może znów na twarzy jego był dawny zły wyraz. Widział, że biedaczka kilka razy chciała spojrzeć na niego, lecz zmuszała siebie wciąż do spuszczania oczu. Słuchaj, książę, odezwała się głośno. Słuchaj. Stawrogin niecierpliwie zawołał. Po co się pani odwraca? Dlaczego Pani nie patrzy na mnie? Co to za komedia? Nie zwróciła na jego słowa żadnej uwagi. „Słuchaj, książę! powtórzyła po raz trzeci stanowczym głosem, nieprzyjemnie skrzywiwszy twarz. Jak mi książę powiedział wtedy w karecie, że ślub będzie ogłoszony, przestraszyłam się, że będzie koniec tajemnicy. Teraz już nie wiem. Dużo myślałam, a widzę, że to nie dla mnie. Wystroić się potrafię. Gości przyjąć także. To nie sztuka zaprosić na filiżankę herbaty, gdy ma się lokajów. Ale jak inni patrzeć będą na to? W niedzielę dużo widziałam w tamtym domu. Ta ładna panna ciągle spoglądała na mnie, szczególnie gdy książę wchodził. Przecież to książę był tam wtedy, prawda? Jej matka to zabawna staruszka, a mój lebiadkin także się odznaczył. Patrzyłam ciągle na sufit, aby się nie śmiać. Tam u nich sufit ładnie wymalowany. Jego matka powinna być przełożoną w klasztorze. Podarowała mi czarny szalik, ale boję się jej. Na pewno tam wszyscy nie do rzeczy o mnie myśleli. Ja się nie gniewam. Ale siedzę i myślę, jaka ja dla nich krewna. Prawda, że od hrabiny wymaga się tylko duchownych zalet? Dla gospodarstwa ma dużo lokajów. Trzeba też trochę salonowej kokieterii, aby potrafić przyjąć cudzoziemców, podróżnych. Ale w każdym razie wtedy, w niedzielę, wszystkie patrzyły na mnie złym wzrokiem. Tylko Dasza, prawdziwy anioł. A ja się boję, żeby i książę nie zmartwił go jakąś nieostrożną krytyką o mnie. Stawrogin skrzywił się. — Niech się pani o to nie obawia. — A zresztą, co mi to szkodzi? — jeżeli będzie się trochę wstydził z mego powodu, wtedy zawsze jest więcej litości niż wstydu. On wie, że prędzej ja muszę żałować ich, niż oni mnie. Pani, zdaje się, obraziła się na nich? Uśmiechnęła się. Kto? Ja? Nie, zupełnie nie. Popatrzyłam wtedy na was wszystkich. Wszyscy gniewacie się, pokłóciliście się między sobą. Zejdą się i nie umieją nawet się pośmiać. Tyle bogactw, a tak mało wesela, aż obrzydzenie bierze. Zresztą nikogo teraz nie żałuję oprócz siebie. Mówiono mi, że pani tu beze mnie źle było z bratem. Kto to księciu powiedział? Głupstwo. Teraz daleko gorzej. Teraz złe sny, a sny złe dlatego, że książę przyjechał. Po co tu książę przyjechał, chciałabym wiedzieć. Może pani chciałaby znowu do klasztoru? Wiedziałam dobrze, że znowu będą mi mówić o klasztorze. Nie widziałam ja waszego klasztoru? Po co ja tam pójdę? Z czym ja tam pójdę? Teraz już jestem sama, samusieńka. Już późno mi zaczynać trzecie życie. Pani bardzo się gniewa. Czyż pani myśli, że przestałem już lubić panią? Co mi tam do księcia? Ja się boję, abym sama nie przestała kochać kogo innego. Uśmiechnęła się pogardliwie. Na pewno zawiniłam przed nim w czymś bardzo ważnym, ciągnęła, jak gdyby mówiła sama do siebie. Szkoda tylko, że nie wiem, w czym zawiniłam. Zawsze, zawsze przez całe pięć lat bałam się we dnie i w nocy, że zawiniłam przed nim. Modlę się nieraz, modlę. A ciągle myślę o swojej wielkiej winie, a widać, że to była prawda. A z czego widać? Znów nie zwracała uwagi na jego pytanie, nie słuchała nawet i mówiła dalej. Boję się, czy nie ma tu jakiejś przyczyny w nim? Nie mógł on zżyć się z takimi ludźmi. Hrabina gotowa jest zjeść mnie, chociaż wsadziła do swojej karety. Wszyscy są w zmowie. Czyżby i on, czyżby mógł zdradzić? Trzęsły się jej wargi i broda. Książę, czy książę słyszał o grysce, o Trypiewie, który był siedem razy wyklęty? Stawrogin nie odpowiadał. W niej zaś powstała nowa decyzja. A zresztą odwrócą się teraz do księcia i będę patrzeć. Niech się książę także odwróci i spojrzy, ale uważnie. Chcę się raz jeszcze przekonać. Ja już od dawna patrzę na panią. Oho, odezwała się Maria Timofiejowna, wpatrując się badawczo. Książę, utył bardzo. Chciała coś jeszcze powiedzieć, lecz znów, po raz trzeci, przerażenie wykrzywiło jej rysy. Znowu cofnęła się całym ciałem, wysuwając przed siebie ręce. Stawrogin zawołał opanowany złością. Co się z panią dzieje? Przerażenie trwało niedługo. Przeszło w niemiły, miły, podejrzliwy uśmiech. Odezwała się głosem twardym, rozkazującym: Niech książę wstanie i wyjdzie. Jak to wyjdzie? Dokąd mam wyjść? I ja przez pięć lat wyobrażałam sobie, jak on wejdzie. Niech książę wyjdzie za drzwi do drugiego pokoju. Ja będę siedzieć, nie oczekując niczego, z książką w ręku i raptem książę wejdzie. Jak on po pięciu latach rozłąki. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Mikołaj Wsiewołodowicz zgrzytnął zębami i mruknął jakieś niewyraźne zdanie. Dosyć już tego, Mario Timofiejewna. Proszę mnie wysłuchać. Niech pani skupi całą uwagę. Niech pani się postara. Przecież nie jest pani zupełną wariatką. Wyrwało mu się. Jutro ogłoszę nasz ślub. Nigdy pani nie będzie mieszkała w pałacu. Proszę to sobie wybić z głowy. Chce pani żyć ze mną całe życie lecz nie tu, daleko stąd, w górach, w Szwajcarii. Jest tam takie miejsce. Niech pani się nie obawia. Nigdy nie porzucę pani i nie oddam do domu wariatów. Pieniędzy mi wystarczy, aby nikogo o łaskę nie prosić. Będzie pani miała służącą. Nic nie będzie pani robiła. Wszystko, czego pani zechce, w granicach możliwości, będzie dostarczone pani. Pani będzie się modlić, robić co się podoba i chodzić, dokąd się podoba. Nie ruszę pani. Ja także nie ruszę się z miejsca do śmierci. Nie zechce pani, to nie będę z panią rozmawiał przez całe życie. A zechce pani, to będę słuchał wieczorami opowiadań pani, jak tam, w Petersburgu, w rozmaitych kątach. Będę czytał pani książki, jeżeli pani zechce, ale za to przez całe życie, na jednym miejscu. To ponure miejsce. Chce pani? Decyduje się pani? Nie będzie pani żałowała? Nie będzie pani potem dręczyła mnie łzami i przekleństwami? Wysłuchała z nadzwyczajnym zaciekawieniem, potem zaś długo milczała i zastanawiała się. Wreszcie odezwała się wzgardliwie i szyderczo. Dziwi mnie to wszystko. Tak to wypadłoby mi ze czterdzieści lat żyć między górami. Roześmiała się. Stawrogin zasępił się głęboko. Cóż, przeżyjemy i czterdzieści lat. Nie, za nic nie pojadę. Nawet ze mną? A cóżeś pan takiego dla mnie, abym z panem jechała. Czterdzieści lat z rzędu siedzieć z nim w górach? Też propozycja. Dziwnie cierpliwi są dzisiaj ludzie. Nie, tak nie bywa, aby soku stał się puszczykiem. Mój książę nie jest taki. Dumnie, zwycięsko podniosła głowę. Stawrogin ocknął się, zapytał ostro. Dlaczego pani nazywa mnie księciem i za kogo pani mnie ma? Jak to? Nie jest pan księciem? Nigdy nie byłem. Pan sam, wprost w oczy, mówi mi, że nie jest księciem? Powtarzam, że nie jestem. Podniosła ręce do góry. Mój Boże! Wszystkiego mogłam oczekiwać od jego wrogów, lecz takiego zuchwalstwa nigdy. Zaczęła krzyczeć gwałtownie, nasuwając się na Stawrogina. Czyż on żyje? Czyś ty go zabił? Mów! Za kogo ty mnie masz? Stawrogin ze zmienioną twarzą zerwał się z krzesła. Kto tam wie, kim ty jesteś i skąd się wziąłeś? Ale serce moje czuło intrygę. Czuło zawsze, przez pięć lat. Siedzę tu i dziwię się, co to za sowa przyleciała do mnie. Nie, mój drogi, złym jesteś aktorem, gorszym od Libiatkina. Kłaniaj się ode mnie, hrabinie, i powiedz jej, aby przysłała kogoś sprytniejszego. Wynajęła ciebie? Mów. Jesteś u niej na łaskawym chlebie. Widzę na wylot całe oszukaństwo wasze. Wszystkich was co do jednego znam. Stawrogin chwycił ją za rękę mocno wyżej łokcia. Śmiała się histerycznie. Tak, podobny jesteś do niego, możeś nawet mu krewny, wyście chytrzy, ale mój to sokół jasny i książę, a tyś puszczyk i kupczyk. Mój nawet Bogu pokłoni się, gdy zechce, a nie zechce. To i nie, a ciebie nawet szatuś, mój drogi kochany mój gołąbek, bił po twarzy, mówił mi mój lebiatkin. A czegoś to tak się przestraszył wchodząc wtedy? Kto cię nastraszył, gdy zobaczyłam twoją podłą twarz, jak gdyby robak zaczął serce mi toczyć? To nie on, myślę, nie on. Nie wstydziłby się, mój kochany Soku przyznać się do mnie przed tamtą panienką. Mój Boże, a ja przez pięć lat temu tylko byłam szczęśliwa, że mój Sokół gdzieś tam żyje i lata za górami, na słońce patrzy. Mów samozwańcze, dużo ci dali? Za jaką sumę zgodziłeś się? Nie dałabym ci ani grosza. Ha, 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 nie dała! Stawrogin zazgrzytał zębami, mocno ściskając jej ramię. Och, idiotka! Zawołał rozkazująco. Precz samozwańcze, mój książę mężem mi, nie boję się noża twego. Noża? Tak, noża. Masz nóż w kieszeni, myślałeś, że śpię i nie widzę? A tyś nóż wyjmował, wchodząc tu. Zaczął krzyczeć. Coś ty powiedziała, nieszczęsna? Jakie ci się śnią sny? Z całej siły odtrącił ją od siebie tak, że boleśnie uderzyła się ramionami i głową o kanapkę. Oddalił się śpiesznie. Lecz ona natychmiast zerwała się, kulejąc i podskakując, poczęła go gonić, powstrzymywana przez przerażonego lebiatkin i w mrok nocy rzuciła piskliwie za stawroginem. Grisza otwie przeklęty! Nóż, nóż. Powtarzał Stawrogin w nieposkromionym gniewie szeroko krocząc po błocie i kałużach, nie wybierając drogi. Chwilami chciało mu się zaśmiać, głośno, obłąkańczył, lecz panował nad sobą i nie śmiał się. Opamiętał się dopiero na moście, w tem miejscu, gdzie miał spotkanie z włóczęgą. Ten sam Fiedia czekał tu i teraz. Zobaczywszy go, zdjął czapkę, wyszczerzył zęby i zaczął coś wesoło i śmiało ględzić. Stawrogin przeszedł, nie zatrzymując się, i przez pewien czas nawet nie słuchał słów podążającego za nim włóczęgi. Wtem olśniła go myśl, że zupełnie zapomniał o Fiedi, a zapomniał wtedy właśnie, gdy powtarzał w duszy, nóż, nóż. Schwycił włóczęgę za kołnierz i z całą złością, która w nim kipiała, cisnął go w poręcz mostu. Fiedia przez chwilę chciał się bronić. Zrozumiał jednak natychmiast, że wobec przeciwnika jest jak trawka. Zwłaszcza, że napadnięty został tak znienacka. Ucichł więc, nie stawiając oporu. Klęcząc na ziemi, przyduszony do chodnika, chytrze i spokojnie oczekiwał końca i nie wierzył w niebezpieczeństwo. Nie omylił się. Stawrogin zdjął już nawet szalik z szyi, aby związać ręce włóczęgi, lecz rozmyślił się, dał spokój i odtrącił go od siebie. Fiedia zerwał się na równe nogi i w tej chwili błysnął mu w ręku krótki, szeroki nóż szewski. — Precz z nożem! Schowaj go natychmiast! Niecierpliwie rozkazał Stawrogin i nóż znikł tak szybko, jak zjawił się przed chwilą. Stawrogin, milcząc i nie odwracając się, poszedł swoją drogą. Lecz uparty włóczęga nie odczepiał się od niego. Szedł za nim, lecz przestał ględzić i zachowywał dystans. Przeszli w ten sposób przez most i na brzegu zawrócili na lewo do głuchej i długiej uliczki, która najkrócej prowadziła do środka miasta, bliższą drogą niż przez Bogojawleńską ulicę. Czy to prawda, żeś okradł w tych dniach jakąś cerkiew na wsi? zapytał znienacka Stawrogin. Włóczęga odpowiedział spokojnie, uprzejmie, jak gdyby nic nie zaszło, nawet z pewną godnością. Ja właściwie! Pierwej zaszedłem pomodlić się. W głosie jego nie było już ani śladu bezceremonialności koleżeńskiej. Tak mógł mówić człowiek stateczny, poważny, którego wprawdzie urażono, ale który umie takie rzeczy przebaczać. A gdy zaprowadził mnie tam Pan Bóg, widzę i myślę sobie, ech, co to za skarby. Sierotą będąc, to zrobiłem, bo w losie naszym ani róż bez wsparcia. I uwierz mi miłość wasza, że na własną stratę pracowałem. Bóg pokarał. Za kropidło i za kazielnicę i za obłuczenie diakowskie tylko dwanaście rubelków zdobyłem. A szatka świętego Mikołaja z czystego srebra darmo poszła. Mówią mi, że to nie srebro, a prosto oszukaństwo. Stróża zarżnąłeś? To myśmy z nim razem zbierali wszystko. A potem dopiero nad ranem spór powstał między nami. Kto ma worek dźwigać? Zgrzeszyłem, skróciłem mu los. Rżnij dalej, okradaj dalej. Tak samo mi radzi Piotr Stepanowicz słowo w słowo. A to dlatego, że on jest człowiek skąpy i twardy na wsparcie, a w Boga jedynego, Stworzyciela nieba i ziemi, ani na włos nie wierzy i mówi. Że wszystko zrobiła sama przyroda, aż do ostatniego zwierza. A nie rozumie, że nam, w losie naszym, bez pomocy i wsparcia przeżyć nie można. A zaczniesz mu tłumaczyć? Patrz jak baran na wodę, aż dziw bierze. Nie uwierzy mi wasza miłość, ale u kapitana Libiatkina, od którego wasza miłość teraz idzie, kiedy mieszkał w domu Filipowa, czasem przez całą noc drzwi na oścież otwarte, a sam śpi jak trup. A pieniądze mu sypią się z każdej kieszeni. Na własne oczy nie raz widziałem, bo przy naszym obrocie, że tak bez tutaj pomocy, to ani róż nie można. Jak to na własne oczy? Zachodziłeś w nocy czy co? Może i zachodziłem a kto tam o tem może wiedzieć? I nie zarżnąłeś? A policzyłem dobrze, to mi zmiarkował, bo dowiedziawszy się dokumentnie, że półtorej setki mogę wyciągnąć jakże miałem puszczać się na to, kiedy poczekawszy, wyciągnę półtora tysiąca? Bo kapitan Lebiatkin własne moje uszy to słyszały zawsze liczył na Waszą miłość, i nie ma tutaj takiego zakładu szynkowego, nawet ostatniej karczmy, gdzie nie ogłaszałby w całej jasności. To i nasłuchawszy się mnogich ust, całą nadzieję moją także włożyłem w waszą miłość. Ja to wszystko, jak ojcu lub bratu rodzonemu, bo Piotr Stepanowicz nigdy się nie dowie, ani jaka inna dusza. A jakże będzie z trzema rubelkami wasza miłość, będzie łaska czy nie? Och, ulga byłaby to wielka, bo w naszym stanie bez cudzej pomocy człowiek nie wyżyje. Stawrogin zaśmiał się głośno i wyjął z kieszeni portmonetkę, w której było około pięćdziesięciu rubli drobnymi papierkami. Wyrzucił jeden papierek, potem drugi, trzeci, czwarty. Fiedia łapał w powietrzu, rzucał się, chwytał. Papierki padały w błoto, a Fiedia stękał. Ech, ech. Stawrogin rzucił na koniec całą paczkę i śmiejąc się wciąż, poszedł dalej swoją drogą. Teraz już sam. Włóczęga szukał pieniędzy pełzając na kolanach w błocie. Zbierał papierki rozsypane przez wiatr tonące w kałużach. I jeszcze w godzinę potem można było usłyszeć w mroku jego postękiwania. Ech, ech. Rozdział trzeci. Pojedynek. Nazajutrz po południu odbył się pojedynek. Do szybkiego załatwienia sprawy przyczyniło się w znacznym stopniu gwałtowne naleganie Artioma, Pawłowicza, Gaganowa, który pragnął strzelać się za wszelką cenę. Nie rozumiał zachowania się przeciwnika i był wściekły. Już od miesiąca obrażał go bezkarnie, a jednak nie mógł wyprowadzić z cierpliwości. Było koniecznym, aby został wyzwany przez Stavrogina, gdyż sam nie miał wrażnego powodu do wyzwania. Wstydził się jednak przyznać do swych ukrytych pobudek, to jest po prostu do chorobliwej nienawiści za obrazę rodzinną sprzed czterech lat. Zdawał sobie zresztą sprawę, że nie może to być pretekstem dla pojedynku, zważywszy zwłaszcza przeprosiny dwa razy składane przez Stawrogina. Zdecydował, że Stawrogin jest skończonym tchórzem. Nie rozumiał, jak taki człowiek mógł znieść policzek szatowa. W ten sposób zdecydował się na ów list, niezwykle ordynarny, który zmusił wreszcie Stawrogina do wyzwania. Wysławszy w przeddzień ten list, gorączkowo oczekując wyzwania, chorobliwie obliczając szansę, to oczekując, to tracąc nadzieję na wszelki wypadek, zaopatrzył się w sekundanta. Maurycego Mikołajewicza Drozdowa, swego przyjaciela, dawnego kolegę szkolnego, którego wyjątkowo cenił. W ten sposób Kiryłow, zjawiwszy się o 10 rano, znalazł grunt już przygotowany. Wszystkie wyjaśnienia i niesłychane ustępstwa Stawrogina zostały natychmiast, energicznie i stanowczo odrzucone. Maurycy Drozdow, który od wczoraj dopiero wiedział o przebiegu sprawy, wysłuchawszy tak wyjątkowych propozycji, był szczerze zdumiony i chciał już namawiać Gaganowa do zgody. Zauważył jednak, że Gaganow, przeniknąwszy jego zamiary, Wprost zatrząsł się na krześle. Dał więc temu spokój, gdyby uprzednio nie złożył obietnicy przyjacielowi, byłby wyszedł, pozostał, w nadziei, że pomoże w czymkolwiek przy samym rozwiązaniu. Kiryłow uczynił niezbędne oświadczenie. Wszystkie warunki pojedynku zaproponowane przez Stawrogina zostały przyjęte natychmiast, bez żadnych zastrzeżeń. Dodany został tylko jeden warunek, bardzo ostry. Jeżeli po pierwszych strzałach nie zajdzie nic stanowczego, przeciwnicy mają schodzić się drugi raz. Jeżeli i wtedy skończy się niczym, to trzeci raz. Kirłow nachmurzony próbował targować się co do trzeciego razu. Nie udało mu się to jednak, więc musiał się zgodzić. Z tym jednak, że trzy razy można, ale czwarty raz to już nie. Ustąpiono mu pod tym względem. W ten sposób o drugiej po południu odbyło się spotkanie w Brykowie, czyli w małym lasku podmiejskim leżącym między skworesznikami a fabryką szpigulinych. Deszcz już nie padał, lecz było wciąż wilgotno, mokro i wietrzno. Niskie, mętne, poszarpane chmurki niosły się po zimnym niebie. Drzewa gęsto i rozlewnie szumiały szczytami i skrzypiały przy korzeniach. Był to bardzo smutny dzień. Gaganow i Drozdow przyjechali parą koni, eleganckim brykiem. Powoził Gaganow. Mieli ze sobą lokaja. W tej samej chwili zjawił się Stawrogin i Kiryłow. Nie w pojeździe, lecz konno, w towarzystwie konnego służącego. Kiryłow, chociaż nigdy przedtem nie siedział na koniu, trzymał się równo i śmiało, ściskając pod pachą pudełko z pistoletami. Bał się powierzyć ich słudze. Lewą ręką, przez nieumiejętność ciągle wymachiwał i szarpał tranzelę, wskutek czego koń potrząsał głową i zdradzał chętkę dostawania dęba. Nie straszyło to wcale jeźdźca. Podejrzliwy Gaganow, który obrażał się łatwo i głęboko, uznał ich przybycie konno za nową obrazę. Rozumiał to w ten sposób, że przeciwnicy widocznie zbyt pewni byli powodzenia, jeżeli nie mieli ze sobą nawet pojazdu, na wypadek gdyby zaszła potrzeba odwożenia rannego. Wyszedł ze swego bryku, pożółkły ze złości i poczuł, że ręce mu drżą, o czym powiedział Maurycemu Mikołajewiczowi. Na ukłon Stawrogina nie odpowiedział i odwrócił się. Sekundanci rzucili losy. Wypadły pistolety Kirłowa. Odmierzono barierę, postawiono przeciwników na pozycjach i odesłano konie i służących o 300 kroków w tył. Nabito pistolety i wręczono je przeciwnikom. Żałuję, że muszę posuwać naprzód tę opowieść i nie mogę poświęcić zbyt dużo miejsca opisom. Nie mogę jednak pominąć paru szczegółów. Mauryc Mikołajewicz był smutny, zatroskany. Kiryłow zaś zachowywał się spokojnie i obojętnie, ściśle wypełniał swoje obowiązki, bez zbytniego pośpiechu i tak, jak gdyby nie interesował go wcale fatalny, a tak bliski już wynik. Stawrogin był bledszy niż zwykle. Miał na sobie lekkie ubranie, palto i biały puszysty kapelusz. Wyglądał na bardzo znużonego. Chmurzył brwi od czasu do czasu i nie uznawał za potrzebne ukrywać swego niemiłego nastroju. Najciekawiej wyglądał Gaganow. Muszę więc poświęcić mu kilka słów. Dotychczas nie miałem sposobności opisać powierzchowności jego. Był to mężczyzna wysokiego wzrostu, biały, syty, jak mówią wśród ludu prawie otyły, o rzadziutkich jasnych włosach i dość regularnych rysach. Miał 33 lata. Podał się do demisji jako pułkownik. Gdyby dosłużył się do rangi generała, wyglądałby jeszcze okazalej i prawdopodobnie byłby niezłym generałem bojowym. Trudno pominąć milczeniem, że głównym powodem jego podania się do dymisji była tak dawno dręcząca go myśl o familijnej hańbie po obelze klubowej sprzed czterech lat. Uważał, że sumienie nie pozwala mu pozostawać na służbie. Był przekonany, że plami mundur pułkowy i kolegów, chociaż nikt z nich nie wiedział nic o zdarzeniu. Wprawdzie i dawniej, przed wypadkiem w klubie, myślał przez pewien czas o porzuceniu pułku lecz wciąż się wahał. To dziwne, Lecz istotną przyczyną tego pierwotnego zamiaru podania się do dymisji był manifest z 19 lutego o zniesieniu pańszczyzny. Gaganow, jeden z najbogatszych obszarników, który nawet niezbyt dużo tracił na manifestie, który przytem był w stanie zrozumieć humanitarność, a nawet ekonomiczne korzyści reformy, poczuł się po ogłoszeniu manifestu osobiście urażony było to jakieś nieokreślone uczucie. tem jednak silniejsze, im mniej było wyraźne. Przed śmiercią ojca nie miał odwagi wszczynać kroków na własną rękę. W Petersburgu dał się poznać ze swych praworządnych myśli wielu wpływowym osobistościom, z którymi też podtrzymywał troskliwe stosunki. Był to człowiek zamknięty w sobie, nie lubiący wywewnętrzniać się. Jeszcze jeden rys. Należał do tych rzadkich, tu i ówdzie istniejących jeszcze w Rosji ludzi, którzy wysoce cenią starożytność i czystość szlacheckiego swego pochodzenia i przywiązują do tego dużo wagi. Jednocześnie zaś nienawidził całej historii Rosji i uważał za wyjątkowe chamstwo wszystkie rosyjskie obyczaje. Jeszcze w dzieciństwie, w tej specjalnej szkole wojskowej dla najbogatszych i najlepiej urodzonych wychowanków, którą miał zaszczyt skończyć, Utrwaliły się w nim pewne romantyczne poglądy. Podobały mu się zamki warownie: życie wieków średnich, teatralna jego strona, rycerstwo. Prawie płakał ze wstydu, że za czasów moskiewskiego caratu car mógł ukarać cieleśnie bojaryna rosyjskiego. Gnębiły go porównania. Ten twardy surowy człowiek, który doskonale znał służbę i najściślej wykonywał swoje obowiązki. Był w duszy marzycielem. Podobno mógłby przemawiać publicznie, mając dar krasomówstwa, a jednak przez całe życie swoje milczał, ukrywając wszystko wewnątrz. Nawet w tem dostojnym środowisku, w którym przebywał w Petersburgu w ostatnich czasach, zachowywał się wyniośle. Spotkanie w stolicy ze Stawroginem, który powrócił do Rosji, doprowadziło go prawie do obłędu. Obecnie, stojąc na pozycji, był strasznie niespokojny. Wciąż się obawiał, że rzecz nie zostanie załatwiona i najmniejsze przewlekanie przejmowało go dreszczem. Na twarzy jego odbił się szczery ból, gdy Kiryłow, nie dając jeszcze znaku do spotkania, zaczął mówić wprawdzie tylko dla zachowania przepisów, o czym zresztą sam wspominał. Spełniam jedynie formalność teraz, gdy panowie mają już pistolety w ręku i gdy pona zaczynać. Czy nie zechcą panowie po raz ostatni pogodzić się? To mój obowiązek sekundanta. Jak na złość? Maurycy Mikołajewicz, który dotychczas milczał, lecz od samego rana gryzł się z powodu własnej ustępliwości i pobłażliwości, też zaczął mówić. Przyłączam się zupełnie do pozycji pana Kiryłowa. Ta myśl, że nie można godzić się na pozycji, jest przesądem, godnym chyba Francuzów. Nie widzą zresztą obrazy, dawno już chciałem to powiedzieć. Przecież zaproponowane są znaczne ustępstwa. Czyż nie? Poczerwieniał. Rzadko zdarzało mu się mówić tak dużo i tak nerwowo. Potwierdzam wszystkie moje propozycje. Natychmiast odpowiedział Stawrogin. Gaganow zaczął krzyczeć, zwracając się do swego sekundanta i tupiąc nogami. To być nie może. Powiedz temu człowiekowi, że jeżeli jesteś moim sekundantem, a nie wrogiem, tu wskazał pistoletem Stawrogina, że takie ustępstwa są tylko podwójną obelgą. On nie może nawet obrazić się na mnie. Nie widzi hańby w odejściu stąd po spotkaniu się ze mną przy barierze. Za kogo więc on mnie ma? Jesteś moim sekundantem. Tylko droczycie mnie wszyscy, abym spudłował. Znów tupnął nogą. Na wargach pokazała mu się ślina. Układy skończone. Krzyknął na cały głos Kiryłow. Proszę słuchać komendy. Raz. Dwa, trzy, po słowie trzy, przeciwnicy zaczęli zbliżać się do siebie. Gaganow podniósł broń i wystrzelił przy piątym czy szóstym kroku. Zatrzymał się na sekundę, zobaczywszy jednak, że chybił, prędko podszedł do bariery. Stawrogin podszedł, podniósł pistolet, lecz jakoś zbyt wysoko i strzelił, prawie nie celując. Potem wyjął chustkę i zawinął mały palec prawej ręki. Zauważono wtedy dopiero, że Gaganow nie zupełnie spudłował, lecz kula prześlizgnęła się po miękkiej części palca, nie ruszając kości. Było to tylko lekkie draśnięcie. Kiryłow oświadczył natychmiast, że pojedynek trwa dalej, o ile przeciwnicy nie życzą sobie przerwać. Gaganow zaczął chrypieć, zwracając się znów do Maurycego Mikołajewicza. Zasło mu w gardle. Oświadczam, że ten człowiek znów tknął pistoletem w kierunku Stawrogina. Wystrzelił naumyślnie w powietrze, naumyślnie. To nowa obelga. On chce uniemożliwić pojedynek. Stawrogin oznajmił twardo. Mam prawo strzelać, jak chcę, bylebym przestrzegał prawideł. On nie ma prawa. Wytłumaczcie mu to, panowie, krzyczał Gaganow. Całkowicie podzielam opinię Mikołaja Łodowicza. Odezwał się Kirył. Gaganow nie słuchał i wpadł w straszną pasję. Dlaczego on mnie oszczędza? Pogardzam jego względami. Pluję na nie. Stawrogin wymówił niecierpliwie. Daję słowo honoru, że wcale nie chciałem pana obrazić. Wystrzeliłem w powietrze, gdyż nie chcę więcej zabijać nikogo, ani pana, ani innych. To pana nie krzywdzi. To prawda, że nie czuję się obrażony na pana i żałuję, że to pana gniewa, lecz nie pozwolę nikomu pozbawić mnie moich praw. Gaganow już wył, zwracając się do Maurycego Mikołajwicza: Zapytaj go, dlaczego mnie wyzwał, jeżeli tak boi się krwi? Jakże można było nie wyzwać pana? wtrącił się Kiryłow. Pan nie chciał słuchać o niczem i nie można było się odczepić. Maurycy Mikołajewicz, który boleśnie i uważnie rozważał całą sprawę, odezwał się wreszcie. Muszę stwierdzić jedno. Jeżeli przeciwnik uprzedza z góry, że będzie strzelał w powietrze, pojedynek istotnie nie może trwać dłużej z przyczyn drażliwych i zrozumiałych. Stawrogin zaczynał tracić cierpliwość. Ja wcale nie uprzedzam, że będę znów strzelał w powietrze. Pan nie może wiedzieć, co mam na myśli i jak wystrzelę teraz. W niczym nie krępuję pojedynku. Maurycy Mikołajewicz zwrócił się do Gaganowa. W takim razie pojedynek może się odbywać. Panowie, na pozycję, wołał Kiryłow. Znów schodzili się. Znów Gaganow chybił, a Stawrogin strzelił w powietrze. O tych strzałach w powietrze można było dyskutować. Gdyby stawrogin po pierwszym razie nie był się przyznał, mógłby łatwo dowodzić, że strzelał jak należy. Skierował lufę nie gdzieś tam w niebo lub w drzewa, lecz niby to celował w przeciwnika, co najwyżej o jakiś arszyn nad jego głową. Za drugim razem strzał był jeszcze podobniejszy do prawdy, lecz już nie można było przekonywać Gaganowa. Znowu! Zgrzytał zębami. Wszystko jedno, jestem wyzwany i korzystam z prawa. Chcę strzelać po raz trzeci i będę. Nikt panu nie zabrania, odpowiedział Kiryłow. Maurycy Mikołajewicz milczał. Rozstawiono przeciwników po raz trzeci, rozległa się komenda. Na ten raz Gaganow podszedł do samej bariery i zaczął celować, mając Stawroginę o dwanaście kroków. Zbyt drżały mu ręce, aby mógł prawidłowo celować. Stawrogin stał ze spuszczonym pistoletem i nieruchomo oczekiwał strzału. Kiryłow krzyknął. Zbyt długo! Zbyt długo pan celuje! Strzelać! Strzelać! Rozległ się wystrzał i biały kapelusz zleciał z głowy Stawrogina. Strzał był dość celny. Kapelusz został przeszyty kulą bardzo niską. Gdyby o ćwierć werszka niżej, byłby koniec. Kirłow podbiegł i podał kapelusz Stavroginowi. Niech pan strzela! Niech pan nie trzyma przeciwnika! Zawołał Maurycy Mikołajewicz w niesłychanym podnieceniu, widząc, że Stavrogin jak gdyby zapomniał o pojedynku, oglądając Kiryłowem kapelusz. Stawrogin drgnął. Spojrzał na Gaganowa, odwrócił się i już bez żadnego zachowania pozorów wystrzelił w bok do lasku. Pojedynek był skończony. Gaganow stał jak przybity. Drozdow podszedł do niego i zaczął mu coś tłumaczyć, lecz widać było, że Gaganow nie rozumie. Kiryłow odchodząc zdjął kapelusz i ukłonił się Maurycemu Mikołajewiczowi. Stawrogin zaś zapomniał o uprzejmej grzeczności. Wystrzeliwszy w powietrze, nie odwrócił się nawet, oddał swój pistolet sekundantowi i szybkim krokiem poszedł do koni. Na twarzy jego był gniew, nic nie mówił. Kirłow też milczał. Dosiedli koni i popędzili galopem. Miałem odcinek zakończyć 10 minut temu, ale sam nie mogłem wytrzymać, żeby nie dowiedzieć się, co się stało w trakcie pojedynku. Każdą książkę poznaję razem z wami, także... Nie pozwalam sobie nawet, żeby zaglądać do tekstu, no może wyjątkowo, ale rzadko. Tym razem bym nie zajrzał. Wybrałbym cierpliwość.